Agnieszka Woźniak-Starak jest szczęśliwie zakochana. Kim jest jej partner? Po śmierci swojego ukochanego męża Agnieszka Woźniak-Starak dała sobie tyle czasu, ile potrzebowała, aby pogodzić się ze stratą. Niebawem minie 5 lat od tragicznych wydarzeń na jeziorze Kisajno. Tymczasem paparazzi przyłapali dziennikarkę na czułościach z nowym facetem. To znany restaurator. Drugi mąż Agnieszki Woźniak-Starak zginął tragicznie. Chyba wszyscy pamiętamy głośny wypadek łodzi motorowej na jeziorze Kisajno i prowadzone tuż po nim na szeroką skalę poszukiwania mężczyzny. Niebawem dowiedzieliśmy się, że poszkodowany to znany polski filmowiec i milioner, Piotr Woźniak-Starak. Jego bliscy z pewnością do ostatniej chwili mieli nadzieję, że odnajdzie się żywy. Tak się jednak nie stało, a cały świat filmu pogrążył się w żałobie. Najdotkliwiej jego stratę odczuła z pewnością najbliższa rodzina i żona, Agnieszka Woźniak-Starak. Agnieszka Woźniak-Starak układa sobie życie po stracie męża. W tym roku minie 5. rocznica śmierci Piotra Woźniaka-Staraka. Tuż po tragedii jego żona wycofała się z mediów, aby przeżyć żałobę. Edward Miszczak jej to umożliwił, dając tyle wolnego, ile potrzebowała. Po pewnym czasie Agnieszka Woźniak-Starak ponownie stała się obecna w polskim showbiznesie. Była m.in. gospodynią poprzedniej edycji show TVN. Wraz z Janem Pirowskim poprowadzili Mam Talent. Woźniak-Starak buduje swoje szczęście u boku nowego faceta. Pierwsze plotki o tym, że Agnieszka Woźniak-Starak spotyka się ze znanym warszawskim restauratorem Piotrem, pojawiły się 2 lata temu. Jak donoszą media, nowy ukochany dziennikarki miał znać niegdyś jej poprzedniego męża. Piotr należy do dobrze znanej w stolicy rodziny. W ostatnim czasie Woźniak-Starak i jej nowy facet wybrali się do warszawskich MDM-ów na lody. Paparazzi zrobili im wówczas zdjęcia, na których widać, że ich relacja kwitnie.